Wygraliśmy dzisiaj kolejne spotkanie w hali Arka Gołasia. Tym razem pokonaliśmy Espadon Szczecin. Jak widać, nasza hala przynosi nam szczęście i kolejne 3 punkty powędrowały na nasze konto. No tak, na naszej hali gra się nam jakoś o wiele lepiej. No, cieszymy się, no Szczecin wiadomo, to jest tak ciężko się gra po tak długiej podróży, tak jak to my ostatnio mieliśmy w Wałbrzychu. To na pewno też ma swój wpływ, bo się dojeżdża bardzo późno i no, zostaje to trochę w kościach taka podróż wielogodzinna i chyba dzisiaj po chłopakach było trochę widać, że nie grali tego co w poprzednich meczach. No tak, ale z kolei rywal ze Szczecina miał do nas bardzo, bardzo długi kawałek drogi, a też w środę musiał rozgrywać swoje spotkanie, także z pewnością rywale liczyli też dzisiaj na 3 punkty, tak? Udało im się wygrać 1, no i to z naszą niestety zasługą, bo takiego seta praktycznie byśmy im podarowali, nie mogąc zagrać naszą normalną zagrywką. No, straciliśmy. Świetnie. Graliśmy pierwszego seta, to uważam, że na razie nasz najlepszy set w tym sezonie. Drugi, no to może wkradło się trochę rozluźnienie, dużo błędów. Popsadziliśmy z 10 zagrywek w tym secie, no i no niestety, no Szczecin to wykorzystał. Od trzeciego też już trochę poszło lepiej, mniej błędów własnych, no i Szczecin po prostu w tym czwartym już dobiliśmy, no już grali na oparach, że tak powiem. Tracimy punkty w spotkaniach wyjazdowych, w których gramy z rywalami, którzy z pewnością nie są dużo lepsi, albo nie są lepsi od drużyn, które przyjeżdżają do nas do hali. Czy te spotkania wyjazdowe po prostu jakoś nas paraliżują, czy ten wysiłek związany z wyjazdem jest tak duży, że nie potrafimy tam podjąć walki o zwycięstwo lub chociaż o punkty? No na pewno Kęty to nam nie wyszło totalnie, spotkanie było bardzo słabe, no Wałbrzychu zresztą też, ale o Wałbrzychu tutaj ja bym nie mówił, że to są rywale porównywani, bo ja bym ich stawiał tutaj w gronie czołowych zespołów tej ligi i tutaj tam na pewno, myślę, że większość zespołów tej ligi tam przegra. Trudna hala, trudny teren, no i dobrzy zawodnicy, na pewno tam dobra ekipa się zebrała. Przed nami teraz kolejne spotkanie ligowe z Kamperem Wyszków, najlepszym zespołem obecnie pierwszej ligi, ale zanim do tego dojdzie, jeszcze mecz pucharowy ze Śląskiem Suwałki w najbliższą środę. Trener już zapowiedział tutaj, że będzie to szansa dla zawodników, którzy dzisiaj nie grali. No także ty z kolei będziesz miał szansę odpocząć i popatrzeć na to z boku. No tam nie potrzebuję za dużo odpoczynku, do środy dam radę na pewno się zregenerować i puchar to fajna sprawa. Chciałbym, żebyśmy zaszli bardzo daleko, żeby spotkać się może z Plus Ligą w końcu gdzieś tutaj w naszej hali, bo to wystarczy wygrać tam 3 mecze, no to niby tak się mówi wystarczy, ale no, mam nadzieję, że nam się to uda. No. No niestety dzisiaj troszkę nie dopisała publiczność, wybrała inne wydarzenia, niekoniecznie sportowe, także bardzo chciałbym, żebyś zaprosił na środowe spotkanie Pucharu Polski, żeby nie zapomnieli, że w środę gramy ze Śląskiem Suwałki. Serdecznie zapraszam wszystkich kibiców do hali imienia Arkadiusza Gołasia na spotkanie ze Śląskiem Suwałki. Wasze wsparcie jest nam potrzebne i mam nadzieję, że będzie was coraz więcej, bo gramy u siebie dobrze, no. Nie ma co ukrywać. Dziękuję bardzo i do zobaczenia. Dziękuję.